Lecimy z koksem. Mapa. The Inferno. No i zobaczymy, czy tutaj zawodnicy zagrają równie dobrze jak w meczu poprzednim na Daście 2. Dobrze. Kosowerki już były, terroryści, szybkie wejście środkiem. Tam jest Sentra, który zabija Fabsa, dobrze, jednak Raken od razu z refragiem. No i wchodzą sobie terroryści, tutaj już mają piach, tam Resen powalczył, ale znów refrag od bonusa, także dobrze zagrali terroryści. Ale Full Speed teraz sprzedaje głowę Kascie. Zdziwił się chyba zawodnik. Tutaj terroryści o poobijanie Raken, tylko 32 HP, bonus 78, Full Speed 67 i Goku ma jeszcze stówkę. No szkoda, to że ten Nady... powinno być tutaj... Nie mają defa, więc muszą się spieszyć na pewno zawodnicy. Ależ ładnie bonus. Ależ ładnie bonus nam skończył tą rundę. No bonus poza miato. Bardzo ładne głowy od bonusa. Trzy fragi w pistoletach. Niezły wynik. No i dobrze się ten mecz ułożył tutaj do terrorystów. Dobre wejście środkiem, tam był frag za frag. Później ten klacz, tutaj sytuacja 2 na 2. Wygrana oczywiście przez terrorystów, no i to oni z pierwszą rundą, to oni prowadzą 1-0. No i zobaczmy, jak teraz pójdzie tutaj zawodnikom. Antyterroryści oczywiście na eko, tutaj sobie kupili Deagle, widzimy jakieś 5-7. Mam jednego flasha, jeden tylko granat. Agresywnie Sentrax na środku, ale no, to Resen. Resen wyciąga kastę. No już tutaj sobie skrócił drugi środek, full speed fragiem na małym BS-ie, a to właśnie tam wchodzą terroryści, ładnie full speed teraz obiega. Ładnie full speed! No i jeszcze bardzo obija mecha. I jeszcze zdarował, ależ akcja full speeda. No dobrze się czuje, plecy dostaje nam Fabs od Centraxa. Ależ runda full speeda. No świetnie to sobie wykombinował, świetnie to sobie tutaj. No mech już zdziwiony ile HP, a tam tak naprawdę... Full speed, no dużo miał jeszcze tego HP. Full. No to widzicie, praktycznie rzecz biorąc nieobity. Jak tam Cordy Sensei pasuje? Jak pisze, że dzięki, to myślę, że pasuje. Ja też się zastanawiam, czy sobie nie kupić Sensei'a, bo ostatniego, którego miałem, niepotrzebnie wysłałem połowi. Full speed, ładna głowa od niego. Full speed, ależ tutaj jeszcze on się raz, czuje, jeszcze. Ależ trzy... Trzy fragi od full speeda, jest bonus, full no speed i full speed. Maszyna na tym. No maszyna do zabijania full speed dzisiaj. Mega rewelacyjnie, ależ ładne te fragi w ogóle. No trafił chyba full speed tutaj z formą, akurat no, na ten mecz. Niesamowicie jak na razie full speed tutaj gra. 8 fragów już u niego na koncie. No, 5 od bonusa. To wygrali to eko dzięki niemu i teraz wygrali kolejną rundę też tutaj dzięki jego wspaniałej postawie. Także 2-1 dla terrorystów, jak na razie full speed najlepszy po tych pierwszych rundach, zdecydowanie nam się tutaj wyróżnia. No obojętnie, na kogo zwrócić uwagę. Obojętnie czy Eko Kobra, czy nie Eko Kobra, to jednak on zapracował na to, że właśnie następna runda terrorystów była Eko. Tymczasem Tero, co chyba troszeczkę niespodziewanie, przekupiło broń już w kolejnej rundzie, w czwartej. No i Resen już się nadział, co prawda Raken też nie żyje, także to jest 4-4. Zobaczymy, jak poradzą sobie terroryści w tym sytuacji. Tutaj mamy rotację na dużego BS-a. Będą jednak tego dużego BS-a tutaj w trójkę kryć zawodnicy CT. Czają się. Teraz czekają, aż te smoki im zejdą. Tutaj będzie prawdopodobnie jakieś wejście środkiem. Już tam Fabs rzucił smoka. Już podchodzą powoli zawodnicy terrorystów. Już mamy wejście daszkiem. Tam jednak Sentrax z pierwszym fragiem. Dobry refrag od Kasty. Nie mamy teraz sytuację 3-3, ale Fabs mocno obity. Znowu nie widać HP, no ja wiem. Dobrze, już wiem. Nie widać HP. Full speed zabija bonusa. Już tam zauważył też Fabsa. No ładnie Pixa teraz, ważny frag. Kasa zakradł się tutaj, zabija full speed, ale po sterunku był Goku. 3-1. Słucham. Na antyterrorystów. Tak, no, w razie ten mecz tutaj minuty przegranej pistoletówki układa się myślę po ich myśli. Jednak zdecydowali się tutaj na tą stronę CT. Na Inferno to jest oczywiście strona łatwiejsza. No szczególnie na takim miksach, bo no, na w teamowej grze no, to wcale to nie jest
tak już oczywiste. Widać już HP. No i zobaczmy, tutaj weź próbę wychylenia na środek, jednak reset tam celowany z AWP. Udało mi się tego pierwszego fraga zdobyć. Ładnie, teraz Goku Sentress tutaj przekraca sobie balkon. Po raz kolejny dobrze full speed. Zostaje sam mechu, ale tutaj już obity. Dobry nade od Pixy. Dobry nade i mamy 4 do 1. Jak terroryści wyglądają z pieniędzmi, zagrają sobie na fullu. Także tutaj będziemy mieć na zdecydowanie ciekawszą rundę teraz. No tak, runda full. Full. O Jezus, muszę napić. Pawełku, nie umieraj mi przed lanem. O Jezus, Patryk, o Jezus. Po karetkę zrobić. Resen agresywnie, nie trafia AWP. Tutaj mamy podsadkę na daszek na środku, to może być zaskoczenie dla Tero. Full speed, no kontroluje banan, bardzo dobra zagrywka tutaj. No, terroryści nie mają wyjścia, muszą atakować na dużego BS-a. No chyba, że uda im się zająć właśnie tutaj ten banan. Bonus będzie próbował tutaj z full speedem wyjść na pojedynek. No i bonus już zabija Goku, full speed, jednak full speed, ależ on dzisiaj strzela. Resen na środku zabija Fabsa i bardzo ciężka sytuacja terrorystów, 4-2. No mamy tutaj zdecydowaną przewagę terrorystów, jak na razie. Mechu. Się oprócz tej pistoletówki i świetnego klacza wygranego przez bonusa na teren nie potrafi jakoś zaskoczyć antyterrorystów. No nie mogą się teraz dać powyciągać w żaden sposób antyterroryści, bo to może być jeszcze runda dla Tero. No tutaj Pixa był dobrze wcelowany, ale akurat ściągnął. Dobry nate! Jest frag od Resena. No, Resen tam wchodzi na plecy, tak. Dwa łatwe fragi. Dwa łatwe, no łatwe jak skupieni łatwe, na, dwa fragi. Skupieni na, no w plecy po prostu. Mm-hmm. Nie? Okay. Skupieni na Pixy, który tam wrzucił mi tego nade'a. Resen sobie przyszedł na plecy. Pozamiatał. Runda dla CT. No i mamy 5 do 1. Jak na razie bez problemów. Antyterroryści. Nie widzieliśmy jak Pasza... A co się stało, że Pasza płakał na streamie? Tutaj próba podejścia terrorystów pod bombsek, bo tam jednak już... Ależ full speed! Ależ tutaj jeszcze trafia tak na... Nie trafi, to Goku mu pomógł w odpowiednim momencie. Full speed w ogóle się nie pierdzieli. Ładnie z Goku. No, on dzisiaj gra jak full speed, po prostu. Po prostu gra dzisiaj jak full speed. Na pełnej mocy dzisiaj. Przynajmniej jak na razie. Cześć do jednego. Kolejna runda na konto antyterrorystów, teraz oczywiście na fullu. Grają nam Tero, mają nawet AWP i Fabs tej AWP już pierwszy frag dla niego. Full speed jednak, no na tym bananie tutaj nie do pokonania. Pixa wyciąga kastę. Troszkę przyblokowany full speed, ale no się czuje bardzo pewnie tutaj na tym bananie. Już naprawdę wszystko mu do tego chodzi. Tam jeszcze rzucił nade'a terrorystom, ale bonus został z 34 HP. To dlatego właśnie płakał, tak? Jak dostał takiego do nade'a. No to jest przykre, no. To wiecie, to generalnie rzecz biorąc, to dla każdego normalnego człowieka jest, takie słowa są przykre. No i proponuję tylko się zastanowić, zanim cokolwiek zrobicie, bo to po prostu sprawia przykrość innym ludziom, no. A że to najczęściej jest banda, kurwa, jełopów, którzy coś takiego robią. No to niestety. A Pasza jak Pasza, no jak człowiek, no każdy człowiek by zareagował na takie donaty, no wiesz, no nie, to nie jest nic miłego, nie? Także ja tutaj akurat nie widzę w tym nic złego. Złe natomiast jest zachowanie paca, na który to zrobił, no i tyle. A myślę, że jakby go Pasza kurwa dorwał na jeden, to troszeczkę inaczej by kurwa śpiewał, nie? Tak, nie gadał sobie takiej głupoty. No, dokładnie. Jakby stanął z Paszą twarzą w twarz. O, wiesz, odechciałoby mi się do końca życia coś takiego gadać. No, ale tak to jest. Tymczasem mamy kolejną rundę, łatwo wygraną tak naprawdę, znowu przez antyterrorystów. No, tak jak mówię, no oni tutaj radzą sobie świetnie, radzą sobie bez problemu. Będziemy mieli problem chyba kogo tam od nich wybrać. No ale Dawidek, to nie chodzi tylko o Paszę, żeby była zdrowa, wiesz, jego rodzina. My tu wszystkim się życzy, żeby ich rodzina była zdrowa, bo
To jest najważniejsze no, w życiu. No. Ja wiecie, dziecko, no a dziecko to już w ogóle nie wspomnę. Jak będziecie mieć swoje dzieci, to zobaczycie, nie? Bo jeżeli coś będzie zagrażało mojemu dziecku kiedykolwiek w życiu, to nawet jeżeli będę musiał zabić, to zabiję, no. Po prostu. Także ja myślę, że tu każdy reaguje tak samo, no. Batman. No proszę cię, no to każdy ojciec i każda matka tak samo by zareagowała, no. Oczywiście ta, która kocha swoje dzieci, nie? No bo też są takie przypadki, gdzie wiesz, się nie... najróżniejsze, nie? Jakaś patologia, nie wiadomo jaka. No ale myślę, że pasza tak samo, no nawet po takich słowach, jakby takiemu kurwa batonowi wjechał, wiesz, gdzieś tam, by tylko się dowiedział, kto to jest, to też by się nie zastanawiał 10 minut, żeby mu kurwa urwać pół głowy na przykład, nie? No to tak, no. No tak. I ja się wcale nie dziwię, no bo ja jeszcze bym mu w tym pomógł, no. Dobra, wróćmy do naszego spotkania. Tak. Centrax już tutaj robi niespodziewane plecy zawodnikom Tero. Tam sprytnie na środku ustawiony. Ależ tutaj Centrax, no dobrze, myślałem, że już nie da rady. No ale tutaj dwa fragi, jeszcze tam Fabs, tylko 19 HP. Nie ma szans tutaj Fabs ugrać prawdopodobnie tej rundy, no chyba, że coś strzeli niesamowitego. Zobaczmy w takim razie na Fabsa. Nie, on już chyba będzie zachowywał sobie broń. Dlaczego się przejął? Arcik, na czwarty miesiąc, dzięki wielkie, witaj. Koks, ty Arcik, już jesteś wykoksiony. Koks na bogatości. Dlaczego się przejął? Słuchajcie, nie jest miło takie rzeczy czytać, po prostu, no to jest... To wiecie, no... No wiecie, czasami jest tak, że człowiek się przejmuje, nawet jak ktoś temu napisze na streamie, że nie wiem, że jest głupi, albo że kłamie, że jest gruby, albo takie rzeczy, prawda? Dokładnie. A co dopiero takie rzeczy, no to też... No ja się wkurwiam, jak ktoś mi pisze, że na przykład kłamie, no bo wiem, że nie kłamie i mnie to denerwuje, nie, najchętniej bym banował, nie? Dawcio. No. Już przeszło, już jest wszystko okej, okay. Ale no nie ma się co dziwić, no Pasza też jest człowiekiem, nie? Dobra, zobaczmy, bo tutaj znów antyterroryści w przewadze. Znów mają sytuację 4-2, chociaż tam Kasta biega już na bombsite, bo tam musi zabić Goku, jeśli chce. No nie daje rady, nie daje rady. Jeśli chciałby coś tutaj ukraść, to musiał paść ten frag. Reset zabija mechu. 9-1, no odjeżdżają antyterroryści, naprawdę. Jestem ciekawy, jak ta gra będzie tutaj tak naprawdę wyglądała po zmianie stron. Myślę, Patek, że możemy iść teraz do zawodników na TS-a. Wolałbyś posłuchać ty CT czy Tero? Easy. Co? Idziemy do CT czy do Tero? Do Tero zdecydowanie. Do Tero, dobra. To przerzucam nas do Tero. Zobaczymy, co tam u nich słychać na TeamSpeaku. Raz, my gdzie oni tutaj siedzą, są, dobra, przerzucam. Dzięki taktyk, dzięki. Jeden bana, jeden HP. Dostał ryj. Patrzcie teraz bana, my, bo jeden wpadł. Info. No mi idzie po lewej stronie, low chyba. Fuck. Gdzie spokojnie? Mam drugim. Gdzie był na tym idzie dokładnie? Po lewej stronie. Pobijany trochę, full speed. Tam twój jest? Kasta. A, sorry, kurwa. Fuck, ja macie na tym. Sorry. Dobra, trzeba po paku iść, gdzie idziemy? Wziąłem pakę. Dzisiaj słowa na lewo. Uważaj, czekaj. Mogą skacać B, uważaj. Czekaj. Dawaj. Masz mi banan. Chyba skrócił balkon. Masz jak się gadał, ty masz? Chodź. O, masz. Smoka, że się kresta. Dawaj. Jedynki może być. Ruiny. Leży jak planta. Osłania mnie. Idę do ciemni. Graj mnie na kontakt, poczekaj. Patrzę ruiny. Słuchaj, Kasta. Chowaj się. Grałem w krzyżowej. Kurwa, chcę. Od banana masz jednego. Na krótką szedł. Dwóch batem. Ojej. Ja pietolę, ale... Panika to była. Zagrajmy teraz tak chyba jako zagrajmy. Ale mówcie szybciej to i panie, czy dzisiaj... Eko, mamy jakieś kawałki. No nie, zaraz nie. Chodźcie drugim środkiem na dywany, na cicho. Już trzeci raz to próbujemy. Dywany, no, ale to po dwóch środkiem. Może skończy znowu pokać.
Trzeba spróbować na wyciągnięcie. Jeden z B i lecimy. Oni B. Się poczuli pewnie, teraz radą agresywnie grali, powinni skracać. No to nie kaafka idzie, chodźcie reszta na dywany. No dobra. Flash. Może krócić. Flashuje środek. No ale to zajmijmy te dywany, jak żeśmy podeszli. No już jestem dywany. Dobra. Może leży w bedroomie. Leży na cicho, na cicho, chodźcie, na cicho. Ej, spokojnie, mamy minutę 20, nie zlatujmy na pełnej. 5 na 3, nie przegrajmy. Ja już jestem na końcu dywanu. Smoke? Ale on to chyba z... Dobra, ma info, jest afka tutaj. Smokuje ci lewo. Może by działo? Patrzę, działo. Możecie rzucić flaszę na Anka? Daj pakę. Na blisko jest chyba. Dawajcie to A, chodźcie, chodźcie. Działo. Jest cmentarz. Ej, ze smoka przed lecy mać. Czemu nikt nie patrzył? Jest cmentarz. AWP-a. Sentrak coś teraz porobił, nie? Katać panu. Słyszysz go. Ej, zawsze musi jeden smoka patrzeć, bo to kurwa. To było osoba. Grajmy. Dajmy na dynamidę, oni cały czas wychylają. A my się dajemy wyciągać. Dajmy jeszcze nie próbowaliśmy pod banan podejść. No właśnie mówię, że taka. Ej, wyciągnąłem przed chwilą z banana, mogliśmy tam wjechać. No to wejdźcie ten banan. A ja jednego z dywanów. Tylko jak zabijemy, to wchodzimy, a nie stoimy. Dobra, bo teraz polecam Nade na tego banana, nie wchodźcie. Aha, no dobra. No, na tym, na lordzie. Co miałeś? Miałeś jakieś granaty? Nie, nie, flash jest jeden. Dobra. Dobra, no chodźcie, już zabiliście, ej, chodźcie to. Zabiłeś z B, tak? Ja o, ma bardzo mało. Chodźcie, to jest mało. Ja zabiję za... Leży cement. Leży cement. Dobra. Jeden ma mało. Rzućcie sobie smoka na CT, ej, dawaj, nie ma tak. Krzyżowo. Na trójkę, jest AWP. Jest trójkąt. Mało ma. Patrzcie, się trafą. Go, trójkąt, ej. Leży. CT? Plantuję, osłaniajcie. Zeszuję CT. Ja mam paka mało. Paka za fontanną. Dobra, spokój. Przechodzę na ruiny. Palę. Ruiny. Jak jest paka? Aj, na, zero ma, zero ma ruiny. Ruiny. Nice. Nie miał takiego zera, ja je wie co to było. To musicie szybciej to wbijać, panowie. Weź mi dropnik. No. No. Jak tam, Patryczku? No nie no, tutaj generalnie starają się chłopaki, ale tu widać umiejętności, które brakuje. Tam Fabs no, miał taką sytuację, że jeden z antyterrorystów w ogóle nie wiedział skąd on strzela. No i tam panika poszła gaming niestety. Ale generalnie rzecz biorąc, no, to źle się nie komunikują, no. No, tą sytuację też mieli, 5 na 3. No i przez smoka jeden, no ale to jest tak, tak właśnie, tak jest jak... Oj, mech, teraz pociągnął. Tak to jest jak, no nikt nie pomyślił o tym, żeby te plecy jednak patrzeć, nie? No dokładnie, bo zawsze to... musi ktoś być, kto patrzy. Zawsze wszyscy chcą być bohaterami i każdy chce fragować i być top fragerem, no ale takie rzeczy też trzeba robić. Tutaj widzieliście, no jeden taki głupi błąd, że nikt tego nie zrobił i niestety, ale runda przegrana, a mogła to być runda ze spokojem ich, ależ teraz Resen im rozdał tutaj z tego balkonu, o ja pierdolę. No mają, zdecydowanie mają wyższe umiejętności zawodnicy antyterrorystów tutaj. Dokładnie. No rozdał im niemiłosiernie. No ja tak przewiduję, że po zmianie strony oni teraz również będą sobie doskonale radzić, jeszcze tutaj niczego oczywiście nie przesądzamy. No zobaczymy, zobaczymy. No, bo i, ale tu i Full Speed, i Sentrax dobrze, i Resen się pokazuje całkiem przyzwoicie. Tutaj mamy naprawdę tych trzech zawodników takich, zobaczmy w ogóle jak fragi wyglądają. Full Speed, Sentrax, Resen. No, czyli nie pomyliłem się. Goku również gra bardzo, bardzo porządnie. Na tym bananie teraz się dali tam mechowi zabić steka, ale już jest Pixa. Kurwa, sorry. Teraz plecy, złe plecy zrobione przez CT i no jest szansa na wygranie tej ostatniej rundy przez terrorystów. Na Pixa sam na dwóch. Ale szybko się zorientował, zobacz, że tutaj terroryści pobiegną na mały. No dobrze. No jak się cieszę, jak się cieszą po tym czacie. Jak oni cię uwielbiają. No. No tutaj runda Rakena, on te plecy zabił bardzo szybko. No i te dwa flagi na początku od Mecha. Udało się te trzy rundy wygrać teraz, wyrwać terrorystom. No trzy rundy to może być mało. To i jest, niestety, to pistoletówka i jest
po meczu. A oczywiście tutaj zawodnicy grają całe 15 rund, także będą mogli się ze spokojem pokazać. Ale wiadomo, że ta motywacja po tej 16 przegranej rundzie już jest inna. I to już się zupełnie inaczej gra. Zobaczmy w takim razie, jak poradzą sobie tym razem antyterroryści w rundzie pistoletowej. Raken bardzo agresywnie, sam osamotniony. I tutaj może nie pomóc drużynie w decydującym momencie. No zobaczmy. No nie sprawdził Goku kompletnie pokoiku. Tutaj, o Jezus Maria. Macho tam jednak jest jeden fragment na środku, kasta dobija Goku. No full speed jednak resen, no ci zawodnicy potrafią fragować. 3-2 bomba zaplantowana. Nie mają defuza antyterroryści, będzie im bardzo ciężko. No ale zobaczmy. Dzięki Sidor, dzięki wielkie. Resen z fragiem na Fabsie. Tutaj jest jeszcze bonus. Coś mi, czekaj, coś mi ręka zabolała, ty. Ale full speed, żyła cię zabolała, okej. No można nie zabić w plecy, no nie można nie zabić w plecy. Jednak, no tak jak mówię, to są zawodnicy, od których oczekujemy, że jednak w plecy zabijać będą. Dlatego też no, jest tak jak jest. Jest już 13-3. Antyterroryści. No chociaż w poprzedniej rundzie też, w poprzedniej połowie, to terroryści wygrali pistoletówkę i później niesamowita runda full speeda. No i teraz, ta sama sytuacja, wejście na mały best, ale tutaj resen ze spokojem, bonus jeszcze nie samej... Przyjemnie aż się ogląda, Patryk, tych terrorystów, jak oni sobie tutaj biegają i fragują. Kładą pakę, no nie mają większych problemów tutaj ze zdobywaniem rund. Patrzą sobie plecy. Ręka hazardzisty cię boli, ty. Mam nadzieję, że nie będzie tam w Polsku żadnych, wiesz, na doping, Patryk Baden. Ale ja nie jestem dopingiem. W ogóle chciałem vloga zrobić na ten temat, ale nie wiem kiedy. I powiem wam szczerze, że uważam... W ogóle już S coś w ogóle z tym zrobił, nie? Nie wiem, czy wiecie. Co zrobił, bo ja nie wiem. No, że będzie banował, jeżeli wyjdzie na jaw, że zawodnicy są na wspomaganiu, nie? No nie jeszcze. No. A moim zdaniem na przykład cały Cloud9 napierdala to, nie? Ale to resen rozdał. Ależ resen, ależ poszedł resen. No niesamowicie. No rozdaje te resen te banie rzeczywiście. Ale wiesz, jak to jest w drużynie, nie, Sajso? Jak to jest, jeżeli się gra z ludźmi ileś tam czasu i tak dalej, i tak dalej. I to, nie wiem. Zobacz sobie na przykład tego. No ja wiem, że to jest głupi przykład i nie powinienem go tak naprawdę dawać, nie? Ale jest taki jeden. No przykład Hypera, nie? Że brał przed każdym lanem te na uspokojenie te ziołowe tabletki, nie? Jak mu tam, jak one się nazywały? Pamiętasz może? Nie wiem, jakiś węgiel chyba. Nie, to nie był węgiel, to był jakieś tam ziołowe. Bo się denerwował, jak grał na lanie. No ale przy okazji, jak dał Pelemu na jednym z lanów, kurwa, te tabletki, nie? To Pele się później przez cały lan nie odzywał, kurwa, tak go to uspokoiło, no. No ale pamiętasz, nie? Nie wierzę. No ale było tak? Było tak, no. Później biedny Pele zmulony, kurwa, przez całego lana, nie? Aj, to były przezabawne czasy. No. Bardzo miło wspominam, co tu mi się tam naśmialiśmy. No tak, tak. Wszystko ładnie, ładnie. Wszystko ładnie, pięknie. Tylko to chodzi o to, że to jest, wiesz, psychologia grupy, nie? Że generalnie rzecz biorąc, jeżeli brał jeden, wydaje mi się, że namawiał jednak kolegów, że wiesz, zajebiście mu się po tym gra i w ogóle, i w ogóle, i weźcie też, nie? Na takiej zasadzie. No nieźle. No to nie były narkotyki, to były ziołowe. Jakieś tam, nie wiem jak to się tam nazywa. Jakieś ziołowe. Na uspokojenie.
No my na przykład z Baniem tabaczkę sobie braliśmy, nie? No to tam przyspieszenie, nie? Tabaczkę, kurde. My sobie tam, wiecie, gramy, gramy, wygrana runda, a my z Baniem sobie tam tabaczkę. Bo rozdawali na jakimś lanie, nie? Tak, rozdawali. No i sobie z Benkiem tabaczka i gramy, żółwiki. Teraz też bym jakąś tabaczkę musiał chyba załatwić sobie. No tak jak wiecie, no tak jak mieliśmy afery z haksami, tak jak mieliśmy afery z ustawieniami o skiny, tak mamy teraz aferę dopingową, no proste. No. I wydaje mi się, że to jest prawda i to nie jeden team pewnie na tym napierdala, nie? No nieźle. Co wy macie z tym mocarzem w ogóle? Dobra, bo tu już mamy w ogóle 16-3, nie? Zobacz, no ale mamy tak dzieje. Jednostronny mecz, Patryk. Tak jednostronny. No ja jestem ciekawy, czy tutaj CT będzie coś w stanie jeszcze zrobić. Pixa teraz sam na trzech już wyciąga bonusa. No i tak naprawdę, Patryk, mimo tej przewagi liczebnej, ja nadal myślę, że Pixa może to ugrać. Oni są na takiej fali, zawodnicy Tero. Nie, no tutaj Mechu go poskłada, nie? Moim zdaniem, ale... Mechu dobrze gra, on ogarnia generalnie. Także myślę, że tutaj szybko wykombinuje, co tu zrobić, żeby tą rundę wygrać. Dobry net od Pixy. Pierwsza głowa. Już wie, gdzie jest Mechu. No nie. Jeden nie na jeden. Dobrze. O, jeszcze ksa Pixa strafił. 9 kp zostawił tylko. No, jednak nie. Tak jak mówiłem, no są w sztosie, są na fali zawodnicy Tereo. Każdy z nich tutaj naprawdę nam pokazuje się z bardzo dobrej strony. 17-3, także no sami widzicie, nawet tak jak mówiłem, no Pixel teraz sam na trzech, mimo że tych fragów nie ma za dużo, to jednak potrafił ugrać taką rundę. No alkohol to myślę, że wiesz, to nie jest żaden doping, bo to tak naprawdę dobrze nie działa, nie? To, że tam mi się takiego Ace'a udało strzelić, nie? To tylko fart, nic więcej. Nie, nie no, easy, jest to nie wytrzymać, słuchajcie, żeby nie palić, no, co mecz na przykład. Dupcia Saja, no bardzo cię lubię, super jesteś. Sosenka, no przechodzisz, no taki niemiły, no. Wyzywasz tu nam zawodników, czy nie wiem, czy może nas. No. Sosenka. Dlaczego tak brzydko? Taki ładny nick, Patryk, nie? Zobacz. A takie brzydkie słowa. Nie, dokładnie. Teraz Fab z pierwszym fragiem. A to będziesz chyba, który już musi uciekać już tam. No nie trafił nikogo na razie. Zobaczymy, tutaj ma taką pozycję. No tutaj może sfragować. Ale dobry tutaj. No, resen, ale z resem tutaj. No strasznie fajnie. Naprawdę, no trafiają nam się dzisiaj fajni zawodnicy, tacy, którzy widać, że grać na pewno potrafią. Akurat mieliśmy tak, że w tym poprzednim meczu oni się podzielili po prostu na dwa zespoły. Tutaj no, ci lepsi niestety trafili do jednego. Do Tero. No i rzeczywiście widać, że tutaj nam zdominowali w tym spotkaniu zawodnicy. Jest już 18-3. Dawno nie widzieliśmy takiego jednostronnego meczu. Teraz nie wiem, Sajson, co robimy. Właśnie dostałem wiadomość, że G2 dopiero po kolonii będzie ogarniało Płońsk. I teraz nie wiem, czy czekamy, czy już po prostu coś bierzemy i rezerwujemy już teraz i trudno. Nie, no to już najwyżej rezerwujemy i trudno. No. Dobrze, okej. Okay. Będziemy czekać, bo to mnie zabraknie jeszcze. Tak, ależ tutaj Mechu sprzedaje głowę skanem. Zorientował się, już cofał, cofnął, chciał dobić zawodnika Tero. Może chodźmy jeszcze, Patryk, do terrorystów, zobaczymy, jak tam komunikacja. W sumie nie byliśmy u nich. Także przerzucam nas jeszcze na chwilę do terrorystów.
Ale myślę, że tam komunikacja jest na dobrym poziomie. Możemy podejść pod ten banan, jeszcze to smoła na tutaj palącego na trójki. To poczekaj, dojdę. Ej, zafreszuję ci. Dwóch jest na blisko. Zafreszuję ci, pikniesz? Ja rzucę. No dawaj, chwilę. Czekaj, czekaj, czekaj. Patrzę ci lewo, patrzę ci lewo. Nice. Smokuję. Teraz rzucam na jedynki. Smokujesz pulę. Rzucam na jedynki. Podpalam. Jest za fontanną, za fontanną, za fontanną. Fleszuję jeszcze, fleszuję. A czemu sam chodziłeś? Za fontanną gdzieś. Prawo. Ajajaj. Ale czemu sam przejdziesz, kolego? Dobra, nie ważne. Możemy podejść, a... Zróbmy to, co w pistoletówce i wyjdzie. Dobra, jedziemy ja na... Jedziemy na... Ja też potrzebuję. Rzucam. Jedno rzuć. Mogę jeszcze jedno, jak ktoś chce. Ty chcesz? No. Masz. Na jaki czas? Trzech, drugi środek. Dobra. Na cicho, trzech, jeden to, co mówiłem na pistoletówce. Trzech, środek, ja rampa. Przypominam. Dobra, dobra, okej. Git. A ja mam jednego flesza teraz tylko. Jeden flesz pójdzie. Ej, smogę, poczekajcie, poczekajcie. Dobra, dobra, smog. Dobra, dobra. Patrzę, by to wanów nie dojechał. Tak, patrzę. Jest dywany. Czepla zagraje. Wychyla co? Wychyla, wychyla. Chodź walką. Minus. Minus. Rzucaj na lordzie gdzieś. Rzucaj flesza. Poszedł flesz. Lipa. Chodzę, chodzę. Wyczekuję banan. Idę do was. Jestem. Kurde. W łączniku. Ja jestem w mesie. Dobrze. Jak już? Tu. Cmentarz. Zagraj na eko. Tak, zagrajmy na eko. Dojedźmy to na WP może w domku, on może jeszcze raz to samo zrobić. Dobra. Szczeka moja złota rybka. Po cichu już. Kupiłem sobie złotą rybkę, a tu chuj, niespodzianka, ona szczeka. Ja pierdolę, skąd się teraz biorą te zmutowane złote rybki? Zasmokowali, pa. Bierzemy przez tego smoka? Dobra, bierzemy. Sprawdźcie ciemnie. Ciemnia. Jest w ciemni. Wyszedłem, już jestem w picie. Patrz. Nie widać, że tam... Poczekajcie. Na głęboko. Uciek z ciemi. Ej, po ryju na środku, idzie boiler gdzieś, prawdopodobnie. Albo shorty będzie wchodził. Dobra. Trochę długiej. Jest short. Próbuję piknąć. Jest tam. Środek. Jeszcze jeden odbił. Jeden z auto, jeden. Jeden w BS, jeden auto. Minus po ryju. Ostatni w BS. To się smoka broi. Nie, wyszedł ze smoka. Broi. No pewnie mocarz był. Nie zdążę! Kurwa! Jak tam, Patryczku? No w porządku, jak tylko, no. W porządku. No tutaj troszeczkę mają spin chłopaki, nie? Taki trochę toksik, nie? Ale... Ale wynik mają niezły. 18 do 6. No, mają niezły wynik. Chociaż trochę tych rund już CT nam ugrało, no. Tutaj Raken... 3. Po stronie CT oczywiście. Siema, Pery. Co sądzisz o chłopakach noszących mega wąskie spodnie? Wyjebane to mam, no. Ja na nich nie co? Patrzę, nie? Co tam, easy? Czy tam chłopacy noszą mega wąskie spodnie? Ja tam na nich nie patrzę. Kogo to obchodzi? No. Noszą co chcą, nie? Niech noszą co chcą, ja tam wiesz, ja lubię na przykład jak mają dziewczyny mega wąskie, nie? Albo mega krótkie spódniczki, jeszcze lepiej. A tam faceci to mnie średnio interesują, nie?
18-6, słuchajcie, do końca jeszcze parę rund tylko zostało zawodnikom, żeby pokazać się z jakiejś tej dobrej strony. Mówię tutaj zwłaszcza o zawodnikach antyterrorystów, no to oni przegrywają. Ale Tero, konsekwentnie, rundę za rundą na ich konto. Nie, Bartek, ja wolę właśnie jak kobieta, wiesz, jest najpierw obrana, a ty ją musisz rozebrać, nie? Albo jeszcze tak najlepiej tak na hamach, to dwa szybko, nie? To wtedy gra. A jak jest cała naga, to tak, wiesz... No jest, to jest. No nie, Saju? To jest takie fajne, też, wiesz, nie? No, tu, wiesz, bluzeczka, tu... Coś, czego nie widać, wiecie, no, no, więcej. Dokładnie, nie? A później, wiesz, na przykład wychodzi ci, ja tu taki burz, kurwa, i co? No nie ma tego, nie? Tak to chociażbyś się popodniecał 10 minut, no. Nie? No dokładnie. Na przykład. Nie, no wtedy, wiecie, no wtedy gdyby tak było, no to wtedy w tych wszystkich klubach, na przykład tam, czy tam jakiś striptease, to nie byłoby striptease, prawda? Nie byłoby sensu. Po prostu wychodziłaby goła baba i mówiła, patrz się. A tak? FIFA Rafa. Hachi Hachi. Ja coś wiem o buszu, naprawdę wiem i to są straszne przeżycia, traumatyczne nawet bym powiedział. Traumatyczne. No, raz mam taką opowieść jeszcze a propos właśnie takich niespodzianek, ale to po 22. Okej. Okay. Aż się boję, Patryk, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy ci to w ogóle opowiadałem, ale... Ale o czym tak mniej więcej to będzie, tak wiesz, tak zarzuć, zaciekaw mnie. Nie wiem, bo to jest bardzo krótka historia, nie? Ale to taki jakiś taki małe coś, powiedz. Myślę, że z trzech. No nie, no bo jak ci powiem małe coś, to już będzie spalone, no. A, dobra. Mogę dobra, ci od razu wszystko powiedzieć. Nie, to nie mów, to po 22. Nie, no myślę, że to nie jest do 22, nie? Nie, dobra, nie mów, zrobimy napięcie. Napięcie, no. To nie było napięcie, tylko to było w domu. Ale u ciebie? Nie. U koleżanki. Byłem wtedy chyba w trzeciej albo w czwartej klasie liceum, już nie pamiętam dokładnie. W ogóle na czacie sugerują, że będzie o dziewczynie z pindolem, nie? Ja nie wiem, jakie ludzie wy macie doświadczenia. Nie, to nic takiego nie było, nie. No 8 rund już mają antyterroryści i oni się tutaj obudzili trochę. Mechu 24 fragi, 16 FAPS, bonus 14, bonus się tak ładnie pokazał to na początku, naprawdę z dobrej strony. No ta pistoletówka świetna w jego wykonaniu, naprawdę dobrze tam wyjmował. No ale tutaj jest dominacja i to jest dominacja full speeda i resena. Bardzo dużo fragów ma Centrax. Goku mówię, oni generalnie grają... Całe Tero, tak? Tak, całe Tero grają naprawdę... Nieźle. No nie mają takiego słabego punktu tak naprawdę terroryści. Każdy tam potrafi strzelać, potrafi te fragi zdobywać, dawać info, także tutaj nic dziwnego, że tak wygrywają w tym meczu. A idzie tylko z Izakiem. No też teraz runda dla CT. Nikt więcej nie grał. Tutaj wpada na ich konto. Runda numer 9. Jeszcze no. Będziemy mieli dwie rundy do końca. Alcik, witam cię serdecznie, przyjacielu. Bardzo mi miło, że tutaj wpadłeś do nas przywitać się. Tak, my się witamy, tak, my się witamy z tobą. Silver, wyjebane mam, no, naprawdę. No nie interesuje mnie to generalnie, co robią inni ludzie, no, naprawdę. Ja mam swoje życie, swoją rodzinę, swoich przyjaciół. Tylko to mnie interesuje, a co tam kurwa robi wuja z Dzisiu, kurwa, z ciotką Jadzią, wiesz, na drugiej stronie kontynentu, to naprawdę mnie to nie interesuje. Niech sobie robią co chcą. Póki jeszcze to mnie nie dotyczy, to... Siemanko, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo. Widzisz cheater, jak ja jestem wredny, no. No tak już mam. Toksik, no typowo. Toksik. Siema Zager. Czarny będę na feku. Coś tam sobie pogadamy o CS-ie trochę. Postrzelamy trochę. Myślę, że będzie spoko.
Ciotka jedzie zawsze spoko. No może być, no ale no, nie interesuje mnie, co robi tam Sidor, twoja ciotka jedzie, no. Chyba dobrze, nie? Gorzej by było, jakbym się interesował. Na przykład Trynkiewicz. A ja się nie interesuję, no. No ty teraz dajesz pytania, ty. To no, nie przed 22, możemy sobie pogadać po 22. Ale generalnie jestem na tak, tak, zdecydowanie. No i zobacz, ile rund teraz nam antyterroryści ugrali, ty. 11. I po meczyku. Okej, okay, dobra, słuchajcie. Idziemy do zawodników. Zobaczymy, co tam ich słychać ciekawego. Halo, halo. Siemano. Witamy panowie serdecznie. Jak tam się grało? Sympatycznie? Może być? No, no mapa ciężka lepiej. Do team play. Co było widać po stronie Tero, nie? Nie komentuję. Ale nie, mieliście naprawdę godnych przeciwników, powiem wam szczerze. A tam troszeczkę was nerwy jadły w niektórych sytuacjach, bo mogliście więcej tych rund grać. Dużo więcej. No, taką 5-3 na przykład taką sytuację mieliście, gdzie trzeba było wygrać. Tak, gdzie was tam w plecy pozabijał. No, tych rund mogło być na pewno więcej, tak na dobrą sprawę, no myśleliśmy, że będzie jeszcze wyższy wynik dla nich, a tymczasem już jak graliście CT, to wyglądało trochę lepiej, nie? No. Za późno się odsunęliśmy. Za późno, nie? Może takie nerwy trochę zeszły tam na sam koniec, nie? Mechu, ja nawet myślałem, że ty będziesz na kurwę, mechu, co chodzi, nie chodzi o nerwy już. No, mechu, coś tam się z tą stało, powiedz. Drugi raz mi to mówisz. No właśnie. Nie wiem. To źle? Dobra, to już się nie odzywam. Dobra, panowie, bardzo wam dziękujemy za meczek. Raz tam zabijałem na midzie, no. Nagle nade'a od swojego dostałem, bo na plecy mi wychodzili z dywanu, nie wiem skąd. Przeprosiłem za nade'a. Pierwszy i ostatni. No tak, ale okay. Stoję na midzie i mi wybiega gdzieś tam z tego. Mechu, nie możesz być taki toksik, wiesz? Nie może. Mechu, co taki toksik jesteś? Dobra, przepraszam. Dobrze, jak zawsze. Dobre. Okej, okay, dziękujemy wam bardzo panowie, do zobaczyska, siemanko. Ja również. Dzięki, na razie. Cześć. No witamy serdecznie, siemanko. Witam. No witam, cześć. No widzę full speed, z formą trafiłeś chyba, co? A, wiesz... Do Płyska jedziesz, czy nie? Do Płyska jedziesz? Jedziecie? I z kim jedziesz? Ze Speedem, Painem, z Woe i Pexonem. To Pexon to jeszcze mi coś mówi. No to ja, no to będzie masz niezły składzik, ty. No, powalczymy. No, w internecie mówię, nie? Zobaczymy. No, właśnie. No, tak. Online. Powiem tak, zajebista komunikacja, ale w końcu... No, ale mieliście, naprawdę, to było widać, nie? Mieliście, no słuchajcie, zgraną piątkę, że... Mieliście piątkę ludzi, która potrafi grać po prostu w grę, nie? Nie brakło fragów w CTR-e. No, brakło ci fragów w CTR-e, ty kryłeś dywan, ale nikt mi nie wchodził, no. No tak, ale dlatego tam zginąłeś chyba, nie wiem, tylko 4 razy, czy coś takiego. Dwa razy w CTR-e zginąłem. No właśnie, to jest... No ale w Tero już grałeś strasznie defensywnie, ty. Pixa, bo już taki nie byś do przodu teraz, ty. No tak. Ale właśnie. Ale klaczora 1 na 3. No wygrał, oczywiście, że tak, ale mówisz, że fragów, ale defens tam był, kurwa, odpalony totalnie, nie? Bo ogólnie mieliśmy takie wrażenie, żeby grać Tepla i poczekać, aż ich granaty zejdą, a potem wchodzić, no ale... Niepotrzebnie czasami dawał się ktoś wybić, czy to ja, czy tam kto inny. A tak to ogólnie zajebiście było, nie? Nie, no i fajna ekipa, no ale już wiedziałem, że będzie full speed, już patrzę jeszcze stresem. Dzięki Majson, kurwa, dzięki. Rzeczywiście tam kosiliście, panowie. Ja cały czas o tej kosie myślę, nie? Gdzie ta paka była położona? No trochę dalej po prawej stronie. Ale ten w pistoletówce też kosuwerkę tam ono strzeliłeś, nie? No ładnie, nie, to było eko, druga runda. A to była druga runda, no, na tym eko tam, za trójkami jak byłeś. No, to była ładna akcja, ładnie tam się zachowałeś, jeszcze na sam koniec z mechowi chyba załadowałeś kosę. No nieźle tam. No, dzięki. No, ładnie to wyglądało, naprawdę. To była taka jedna z lepszych akcji tego meczyku. Dobra, słuchajcie. Tutaj full speed, jak się nazywacie na tym lanie? Roskillet. O karwa. Roskillet. Aż sobie zapiszę. Strach się bać. Bo dzisiaj ma być losowanie gruch, nie?
Zobaczymy, może trafimy na siebie. Tak, no właśnie, wczoraj słyszałem, że dzisiaj mają być losy. No, my też tak słyszeliśmy, a jak nie będzie dzisiaj losowane... Bo było 94 drużyny początkowo, a zostało 64 tylko, nie? Aha. No pewnie, no, wiesz, zapisały się i nie wpłaciły siana, bo to tak bardzo często jest. A, może nie. No, bo dokładnie. To tak, ktoś tam, wiesz, jakieś miksy się zbierają i to jest tak na każdym ranie jest. Miksy się zbierają, wiesz, jadą i później się okazuje, że jeden nie jedzie, drugi nie jedzie, trzeci nie jedzie, nie płacą i wiesz, z tych zapisów to nam nic nie zostaje. No ja musiałem slota sprzedać, nie? No widzisz. Bo ja byłem ostatnio na CGS-ie, teraz do Łodzi będę jechał. Też w Lublinie miałem być, też nie wyszło. No tam w Łodzi to wiesz, to nie no, będzie to samo co w Płońsku. Tak, no. Płońsko będzie duża impreza, zobaczymy, czy to wszystko wypali, panowie. W Płońsku będzie największa impreza. Nie, no musi wypalić. U nas w pokoju w ogóle. Dobra. Trzymajcie się, nie? Trzymajcie się. Cześć. No, fajna ekipa. Rzeczywiście widać było, że tutaj chłopaki ogarniają. Ładnie zagrali, wygrali oczywiście zasłużenie. Drugi był trochę toksyk, Patryk. No trochę.